Witajcie po raz kolejny. Kolejny odcinek z Pauliną Kurczap, fizjoterapeutką i joginką, która opowiada nam o tym, jak to gimnastyka oddziaływuje na nasze ciało i czy te pozycje, nawet trudne i takie, których nie mamy ochoty robić, to po co je robić i jak one jednak wpływają na nas pozytywnie. Zaczynamy. Dwa odcinki będą o świecie dolnym, czyli najtrudniejszym, który zawsze jest najgorszy dla Was i zawsze znajdzie się chociaż jedna taka, która kwiczy przy nim i mówi sobie, jak nie na głos, to w myśli, że już więcej tego robić nie będzie. I jakie jednak są zalety ćwiczenia tego świata dolnego? Dokładnie tak. Pokażemy, że jednak warto troszkę się docisnąć czasami, przezwyciężyć te niedogodności i poćwiczyć. A potem będziecie miały super elastyczne kręgosłupy i w ogóle ach! Zapraszam! Zaczniemy sobie od pozycji wyjściowej. Ja zrobię, a Paulina Wam tutaj poopowiada, jak to jest z tą pozycją wyjściową. Więc najpierw ją wejdę, jak należy. No i słuchajcie, środek ciężkości, zawsze mówię, że do przodu, wyciągnięta broda do przodu, głowa do przodu, patrzymy przed siebie w dal, luz w lędźwiach i luz w brzuchu. Co z tymi lędźwiami na przykład? I co z tymi lędźwiami? Kasia ma duże możliwości tutaj puszczenia lędźwi i pogłębienia lordozy. Jej ta pozycja nie szkodzi, tak? Ćwiczysz już długo. Ćwiczę już długo, nikt mi nie robi. I dla Ciebie ona jest odpowiednia. Chociaż na początku, jak ćwiczyłam głównie, te lędźwia bolały. Stąd jakby rozmowa z Tobą kiedyś tam wcześniejsza, gdzie powiedziałeś, że to jest ok, pod warunkiem, że będzie równoważone w drugą stronę. I zaczęliśmy robić zawsze pozycję dziecka, bo ten I to był jakiś jeden pomysł, który mógł pomóc i tutaj w przypadku Kasi pomógł. Natomiast nie dla każdego ta pozycja koniecznie będzie odpowiednia, nie dla każdego koniecznie będzie wygodna i tutaj mogą być bardzo różne powody, tak? I teraz tak, w zależności od tego, co już wiemy o swoim kręgosłupie, czy robiliśmy jakieś badania, czy były jakieś urazy, tak? Czyli jaka jest cała nasza historia zdrowotna, no to tutaj też będziemy to brały pod uwagę i tym się kierowały. Jeżeli za bardzo nic mi się nie działo, no ale mam trochę przeciążającą pracę, chcę poćwiczyć, wcześniej nie ćwiczyłam, to jakby z założenia ta pozycja będzie z lekkim dyskomfortem. I tutaj wtedy warto sobie pobadać, tak? Na ile ja mogę tak być, na ile nie, jak długo, czy tak jak wspominałyśmy... Na początku to będzie ok, tak. A wchodzą i trochę dziewczyny się wycofują, żeby sprawdzić, dokładnie, gdzie jest dobrze, a takie na przykład, nie wiem, tu albo jakieś kółeczka. Dokładnie, żeby zajęć wprowadzimy. Kierujemy się po prostu swoimi odczuciami z ciała. To jest najważniejsze, tak? Mamy pewne założenie pozycji, ale szukamy tego, co jest dla nas dobre, tak? To jest jedna sytuacja. Natomiast jeżeli w ogóle wiemy, że ten nasz kręgosłup jest w dość takiej trudnej kondycji, mamy już pewne diagnozy, jakieś rehabilitacje za sobą, no to możemy zakładać, że rzeczywiście takie zupełne puszczenie tutaj pleców, brzucha, to może być z bólem. No i tutaj wtedy będziemy się oczywiście ratować też napięciem brzucha, tak? Czyli idziemy bardziej w kierunku mimo wszystko pozycji neutralnej, no robimy najlepiej jak potrafimy, na ile nam nasze ciało pozwala, no ale wtedy mamy już tą świadomość, że nie wpuścimy tak skutecznie tego napięcia z miednicy, bo ta pozycja też temu nam tutaj służy. Bo jak są panie, które mają zdrowotnie, wszystko jest ok, tylko po prostu na przykład bardzo dużo siedzą, w związku z tym jest zablokowana ta część jakby ciała, no to one sobie mogą to powoli puszczać i nawet do takiego jak... Tak, czyli pracować nad tym, żeby rzeczywiście do tej pozycji dojść. Może nie na dzień dobry, na pierwszych zajęciach od razu się nie skoczyć, tylko po prostu z każdymi kolejnymi zajęciami... Coraz bardziej puszczają to miejsce i... Trochę próbować, aby przesuwać tą swoją granicę. Okej, okay. A osoby, które
jeżeli będzie miał problemy już medycznej natury, to jednak bardzo ostrożnie. Mhm, dokładnie. Ale mogą wykonywać, tylko że by sobie tutaj skorygować. Tak, to znaczy, że... czyli napięcie brzucha będzie nam, tak jak w każdej pozycji, stojącej, klepów, przeróżnych, siedzącej, czyli mamy dwie strony, tył, przód, tak? Jeżeli tak. Tutaj napinam, to tu rozluźniam, tak. A jeżeli tu napinam z przodu, no to tutaj wtedy rozluźniam, tak? Czyli wtedy podciągam troszeczkę brzuch i od razu, zobaczcie co się dzieje, podciągam brzuch i unosi się od razu trochę tak. Czyli tu jest więcej miejsca w odcinku lędźwiowym i nie ma tego nacisku na kręgi. Ale dalej możemy zostać w tym wychyleniu do przodu. Tak, dokładnie tak. Kolana są w rozkroku, czyli pozycja, która znowu sprzyja rozluźnianiu dna miednicy, puszczaniu krocza. Nawet czasem się rozjeżdżają te nogi jeszcze bardziej, to chyba jest okej, okay, nie? Jeżeli czujesz tak, że jest to dla ciebie, to dajesz radę, to jak najbardziej. Pewnie znowu, każda z nas będzie miała troszkę inny ten rozstaw, żeby móc sobie w tej pozycji pobyć. Bo jak masz szerzej kolana, to od razu nie są tak łokcie niżej, więc się od razu jakby prostuje bardziej kręgosłup, mam wrażenie. Jak mam tu bliżej, to bardziej mi się zapada. Więc to pewnie każda będzie troszeczkę inaczej wchodzić. A dalej idąc, przenosisz ciężar ciała na łokcie i wydłużasz szyję. Czyli tak naprawdę te dwa elementy mają za zadanie nam też zaangażować łopatki i jakby troszkę wyrosnąć z ramion, tak? Czyli zrób też tą pozycję taką, powiedzmy, na chwilkę z boku. Czasem tak, właśnie. Czyli że opieracie tutaj brodę na rękach i takie macie skulone trochę plecy i się całe skraca, jakby chyba całe w ogóle... Tak. Łopatki się zbliżają do siebie, czyli mięśnie, które nam stabilizują łopatkę, one są teraz rozluźnione. Szyja zapada się w ramionach i w zasadzie to jest taka pozycja trochę plażowa. Nie o to do końca nam chodzi w gimnastyce słowiańskiej. Więc tutaj chodzi o to, żeby troszkę wcisnąć łokcie. Jak wciśniemy łokcie, no to od razu mamy to wydłużenie z szyi, wyjście z ramion, no i cała góra jest ładnie skorygowana. No dobra, to jeden temat, pozycja wyjściowa, mamy skończony i na razie sobie skończymy ten odcinek, tak? A jednak zrobimy więcej.